Generalnie bardzo nad tym ubolewam, ale jak nie zamknę tego okna i tego już zwłaszcza, to wszystko bardzo z ulicy słychać, bo mieszkam przy prawej głównej ulicy, chyba tak. Więc no. Generalnie to planowałam nie nagrywać tego, jak się maluję, bo dosłownie dodaję to w każdym filmie. Wszyscy wiedzą, jak się maluję. Jakby. Nie mam kolor włosów. Nie widać tego jeszcze za bardzo, bo mam zawinięte włosy, bo jakby to są moje trzy włosy z trzeciego dnia. I po prostu testuję, jak one będą wyglądać po tym, jak po prostu randomowo zawinę je w wałki bez żadnego użycia ciepła, bez żadnego. I właśnie z racji takiej, że mam nowe włosy, to mam też nową make-up routine. Co prawda, jakby tylko wczoraj ją zrobiłam, więc to jest naprawdę bardzo nowa make-up routine. I stwierdziłam, że ją nagram i przy okazji poopowiadam, jakie mamy plany na dziś, bo jest godzina 13 i tak, na pewno kupiłam już truskawki rano. Co jakby widzieliście, są tak pyszne, są boskie. Teraz chcę iść do Rossmana, bo mam do kupienia kilka rzeczy. Teraz są te promocje, więc na pewno chcę kupić korektor, który jakby nie mówiłam w poprzednim filmie, że nie wiem, czy go kupię, czy nie, bo ten jakby, który mam, jest ok, ale stwierdziłam, że go kupię, bo generalnie to co? Aha, bo jakby jest tani. I co? I bronzer? Jakby zastanawiałam się nad kupieniem bronzera. Jakby chciałabym mieć bronzer, ale z drugiej strony jakby czy będę używać bronzera, czy ja umiem używać bronzera. Liczę, że wszystko będzie na promocji, że wszystko będzie tanio, bo jakby ostatnio wydaję bardzo dużo pieniędzy, bo jestem w takiej erze tego, że wydaję dużo pieniędzy i nie podoba mi się to za bardzo. Ale są też to rzeczy, których ja dość potrzebuję, jakby ostatnio miałam taki awakening, miałam przebudzenie. I jakby po tego filmu wiecie, że idę robić kolczyki, które chciałam już od dawna, a przynajmniej od jakiegoś czasu. I tak sobie odegrałam bardzo zapisanie się i byłam w domu, byłam teraz przez tydzień w domu. I generalnie to nic nie robiłam. To też taki był plan, to jakby to było celowe, że nic nie robiłam, więc także to jest okej. Okay. Naszła mnie taka realizacja, że przez tą sesję, przez to wszystko, bardzo siebie zaniedbałam i zrobiłam sobie, wiecie, cały pedicure, manicure, wzięłam kąpiel, zrobiłam wszystko jakby self-care, jakie było możliwe tego dnia, jakby wiecie, jak to jest. I zapisałam się też na kolczyki, stwierdziłam, że that's it. Jakby, że potrzebuję jakiejś zmiany w moim życiu. Na razie jeszcze jest to do mnie takie nierzeczywiste, chociaż powoli zbliża się popołudnie. A ja idę właśnie na popołudnie i powoli do mnie dociera to, że tam idę. Robienie tej kolorowej kreski daje mi taki throwback do trzeciej klasy technikum, gdzie miałam też jakby w ogóle niebieskie włosy pod spodem i jakby, no nie do tego do końca bije, ale chodzi o to, że w tym okresie robiłam sporo takich kolorowych kresek, takich, żeby mi pasowały do outfitu, do tego, co mam ubrane. Najbardziej, jakby moje ulubione, teraz jak tak w sensie o tym myślę, to pamiętam, że miałam kiedyś taką bluzę. Ona miała taki kołnierzyk dwukolorowy i jeden kolor tam była taka grantowa i miała kołnierzyk, który był czerwony-zielony i tak jakby te kolory się przeplatały tam w dodatkach, tam jakieś tam na tej bluzie. I właśnie wtedy robiłam sobie jedną kreskę czerwoną, drugą zieloną i to było my favorite thing ever. I też taki throwback do czasów, kiedy... W sumie było wtedy dziwnie, bo była pandemia i jakby nie wiem, to wydaje mi się, że było jakby już wieki temu. Zobaczymy po pierwsze, czy trzymanie tych włosów w wałkach przez jakąś... No przez 2 godziny chyba miałam trochę mniej. Coś dało. Generalnie na pewno mają dużo więcej objętości, jak tak je potrzymałam, także to jest dobry lifehack. Also giving Barbie pod wodą najemnica vibes. Zobaczymy, jak długo się będzie trzymał, ale czy zrobiłam to z okazji premiery Barbie w tym miesiącu? Tak. Także nice. Nie sądziłam, że w ogóle chwycić, szczerze mówiąc, bo robiłam to tą odżywką z Only Bio. Bo ja mam teraz taki ciemny blond generalnie i widziałam właśnie, że niektórym osobom z takim ciemnym blondem, no to średnio chwytało. Chwyciło. Ale ja też trzymałam to z godzinę na włosach, chyba nawet dłużej. A tam widziałam, że wszyscy trzymali po 20 minut. Nie wiem, czy to jest dobrze trzymać odżywkę na włosach godzinę, ale... Okej, lecę teraz do tego Rossmana, bo chciałabym mieć jeszcze zapas czasu, później wrócę.
żeby też nie biec na szybko do tego piercera. Whole time! Nie kupiłam dużo rzeczy, bo nie kupiłam... Nie kupiłam dwóch rzeczy, na których... Nie wiem, czy powiem, że zależało mi najbardziej, ale generalnie bardzo chciałam je kupić. Bardziej niż resztę, więc może. Nie kupiłam ani konturówki, ani pomadki i sobie zamówię z odbiorem w sklepie. Jakby trochę się spodziewałam, że może ich nie być. W sensie, że po prostu... No nie wiem, bo to jest dla mnie dziwne, że jakby w niektórych rozmowach są niektóre marki, w niektórych nie ma i potem tak przychodzisz i w sumie nie wiadomo, co jest, więc... No, nie było w każdym razie tego, co chciałam, ale kupiłam resztę, więc whole time. W ogóle w tym miejscu robiłam haul, pierwszy mój haul w tym mieszkaniu i to już prawie rok. Jeszcze 3 miesiące, co prawda, więc w sumie do 9 miesięcy, ale okej. Kupiłam sobie waćki do makijażu i zaraz sobie jeszcze zmienię mi paznokcie. Kupiłam tą odżywkę do paznokci, kupiłam bazwykłą, taką przezroczystą, bo generalnie ona była najtańsza po prostu, w sensie była na największej promocji, kosztowała chyba 11 zł, a ta, którą chciałam kupić, 22, także no jakby wybór był oczywisty. Kupiłam ten korektor, o którym mówiłam. Lubię w ogóle te korektory z Lovely, bo one mają ten duży aplikator, a jakoś przemawia to do mnie. I ostatnie, zmywacz do paznokci. Kupiłam ten taki najmniejszy, no generalnie jestem tutaj sama i też jakoś super często pewnie go nie będę używać, kosztował 3 zł, więc kupiłam sobie w ogóle top, ten... Zwykły taki beżowy. Generalnie, bo ja nie mam nic na to. Jakby ja w lecie chodzę co dzień tym samym. I nie wiem, w ogóle muszę sprzątać w szafie, bo może ja mam tam coś na lato, tylko nie wiem, bo jakby mamy tą jedną szafę i ona jest tak bardzo napchana wszystkim, zwłaszcza, że po mojej cały czas jest bałagan. Bo tak. Wydaje mi się, że ja naprawdę, ja chodzę w trzech tych samych koszulkach na krzyż, teraz jak ciepło. Jakby no shame about it, ale... Jakby, czy bolało mnie? Bolało. Nie powiedziałam, że to był taki ból, którego nie dałabym rady przeżyć. Dzisiaj już mnie nie boli. Ta upper lobe w ogóle, nawet jak ją czyściłam jeszcze nad wczoraj i dzisiaj rano, no to ona mnie nie boli. Helix mnie jeszcze trochę boli, jak gdzieś tam właśnie czego dotknę, gdzieś tam czyszczę, czy gdzieś tam delikatnie, nie wiem, zahaczę, czy otrę gdzieś nawet od tutaj kawałek skóry, bo mam jeszcze trochę spuchnięte to ucho. No to boli, ale no raczej tak się spodziewałam, bo właśnie heliksy są takie, że ciężko się goją i że bolą. Nie nagrywałam nic w środku, no bo niby chciałam na początku. Chciałam się zapytać, czy będę mogła i w ogóle bla bla, ale potem tam weszłam, siedziałam sobie w poczekalni i miałam takie nie. A mogłam, trochę żałuję, że nie zapytałam, bo dziewczyna, która mi trafiła, była świetna, by zagadywała mnie cały czas, co jakby ja domyśliłam się, że robi to po to, żebym trochę odwróci moją uwagę, ale była super, fajnie mi się z nią gadało i na pewno jak będę robić coś jeszcze, to pójdę tam. Bardzo polecam w ogóle, jak ktoś jest w Katowicach, mają też jeszcze salon chyba w Jaworznie. No, w każdym razie było naprawdę super i trochę dziwnie, bo jakby nadal się nie mogę przyzwyczaić do tego, że to mam i w sensie bardziej do uczucia. Wczoraj właśnie wyciągnęłam sobie mój normalny kolczyk i coś tam chciałam. Ja taki mam trochę tik
że coś tam sobie poprawiam przy tym kolczyku i tak chwyciłam tutaj i takie miałam, że to jest inny kolczyk. Także jest trochę dziwnie, jeszcze się trochę nie mogę przyzwyczaić i trochę nie wierzę, że to w końcu zrobiłam, bo naprawdę bardzo dawno chciałam sobie zrobić zwłaszcza tutaj tą dziurkę Helixa, w sumie też już jakiś czas temu i tak, że się w końcu zapisałam i że w ogóle tam poszłam, to było dla mnie takie surreal, że ja tam idę, no nie, że już tam siedzę, że ona mi wyznacza, pyta się gdzie ja bym chciała te dziurki i w ogóle i mam takie... It's happening. Mam nadzieję, że będzie się ładnie goić, jakby trzymajcie kciuki. Najgorsze dla mnie tylko było to, może nawet nie że całkiem podczas jakby spania, tylko bardziej może podczas leżenia, czy jak chciałam się gdzieś właśnie położyć, czy jak już leżałam, czy gdzieś tam oprzeć, że no, że ja mam tutaj te kolczyki i muszę na nie bardzo uważać, więc generalnie lepiej nie spać na tej lewej stronie, czy tam nie wolno nawet spać. I no przy spaniu to ja tego nie odczuwam aż tak, no nie, ale jak właśnie sobie leżę, to ja bardzo lubię się obracać z boku na bok i przewracać, no po prostu tak jest mi łatwiej zasnąć, czy tam się jakoś łatwiej ułożyć i to było takie dziwne, jak ja po prostu leżałam na tej prawej stronie, potem obracałam się na plecy, potem znowu musiałam na tą prawą stronę, jakby drażniło mnie to w pewnym momencie, że po prostu tak, może nie, że mnie jako mnie, ale jak odczuwałam, że moje ciało jest po prostu, ono po prostu chce już się przełożyć na tą lewą stronę, a nie mogłam, więc no, to było takie dziwne trochę, w sensie takie denerwujące, bo tutaj mówię, ja lubię po prostu leżeć. Lewy bok to jest w ogóle mój ulubiony, ale mam też ładniejszy lewy profil, więc musiałam zrobić kolczyki najpierw na lewej stronie, to było... Teraz też nie mogę nosić słuchawek nausznych przez jakiś czas, także będę musiała poszukać moich dousznych, które gdzieś tam mam rzucone, ale jakby nastawiałam się na to i że też muszę uważać na okulary przeciwsłoneczne, i na czapki, dobrze, że nie chodzę w czapkach. Ja generalnie dostałam sobie karteczkę ze wszystkimi takimi instrukcjami pielęgnacji, z tym właśnie jakimiś tam zastrzeżeniami, także to też jest mega spoko, bo ja na pewno zapomniałabym wszystkiego tego. I to chyba było na tyle w dzisiejszym filmie, jakby guys, mam kolczyki w uszach. A póki co, to dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam też się podobają moje kolczyki, bo mi się podobają. And I don't care, actually. Dobra, a teraz idę spać, bo mnie boli głowa.